Pijani Białorusieni pod bronią na granicy. Jest wideo. Pijani Białorusieni pod bronią na granicy. Mon publikuje wideo. Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało film z nocnego patrolu wzdłuż zasiekłów na polsko-białoruskiej granicy. Na nagraniu widać pijanego białoruskiego żołnierza, który rozmawia z polskimi funkcjonariuszami. Pijani Białorusieni pod bronią pełnią służbę na granicy, przekazał resort. Pijani Białorusieni pod bronią pełnią służbę na granicy. To nie pierwszy taki przypadek, z którym spotkali się nasi żołnierze, brzmi pełna treść Twetamon. Film trwa ponad minutę. Widać na nim, jak chwiejący się białoruski żołnierz próbuje rozmawiać z polskimi funkcjonariuszami. Mówi między innymi po angielsku i białorusku. Chodzi mu o wymianę papierosów, ale w odpowiedzi słyszy, że polscy żołnierze nie palą, Kilka godzin wcześniej Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało na Twitterze inny filmik z polsko-białoruskiej granicy. Widać na nim chłopca, który rozmawia z mundurowanymi osobami. Kolejny dowód na instrumentalne wykorzystywanie migrantów przez białoruskie służby. Dziecko prosi funkcjonariuszy o zgodę na atak kamieniami w stronę naszych żołnierzy, czytamy we wpisie MON. Do wpisu dołączono krótki film. Widać na nim, jak mały chłopczyk podchodzi do umundurowanych osób, rozmawia z nimi, po czym się oddala. Z kolei szef Mon Mariusz Błaszczak w zamieszczonym na Twitterze wpisie ocenił, że to, że atak hybrydowy Łukaszenki nie wychodzi poza polsko-białoruską granicę, jest zasługą profesjonalizmu żołnierzy i funkcjonariuszy oraz konsekwentnej polityki rządu. Bronimy Polski i Europy. Nie zmienimy naszego podejścia, dodał. 35 tysięcy. Prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 35 tysięcy. Prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 6 tysięcy. W listopadzie blisko 17,3 tysięcy. W październiku prawie 7,7 tysięcy. We wrześniu i ponad 3,5 tysięcy. W sierpniu. Od 2 września, w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią, w 183 miejscowościach województwo Podlaskiego i Lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni. Do połowy przyszłego roku na odcinku granicy z Białorusią stanie stalowy płot zwieńczony drutem kolczastym i wzbogacony o urządzenia elektroniczne. Zapora o długości 180 km i 5,5 wysokości powstanie na Podlasiu. Wzdłuż granicy zamontowane będą czujniki ruchu, kamery dzienne i nocne. Na Lubelszczyźnie naturalną zaporą jest Bóg.